Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Na serdecznie, chcesz wygrać skin na zasadzie, oczywiście suba dzwonu, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście, jak są pewne, nie jesteś, użyj kod CROXY na GeForce Skinsie. Wystarczy, zalogujesz się z nim, zapisuj bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny guziczek kod promocyjny i tutaj wpiszesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x, 5% więcej. Do każdej wpłaty skrzynka start za free, no i oczywiście tutaj sobie doładuj. Możecie sobie konto załadować. A my, mam nadzieję, załadujemy jakieś fajne skiny na rejon, dlatego idziemy na skrzynki użytkowników i spróbujemy jakąś fajną tutaj skrzyneczkę znaleźć. Ostatnio, no znowu zerowanko. No kto by się spodziewał, to już tak powiem panu prowadzącym. Mamy tutaj chyba jakąś nową skrzynkę. Tak jest, 36%. No i to jest, słuchajcie, ja nie lubię skrzynek 50 na 50, bo nawet jeżeli trafimy tego lepszego skina, no to i tak jesteśmy, znaczy, no jest to prof, tak, ale to jest taki niesatysfakcjonujący prof, wiesz o co chodzi, dlatego ja tak bardziej preferuję właśnie takie 36, na przykład to jest, wydaje mi się, bardzo fajny procent, dlatego 5 takich skrzynek sobie zakręcimy i zobaczymy, czy chociaż jedną tutaj kosę uda nam się zdobyć, no mamy nawet tutaj dwie, więc otwarcie jak najbardziej. Okej, never mind, jednak musimy 3 trafić, żeby wyjść na plus. Jest jedna, jest druga i może trzecia, no niestety. Ale okej, zróbmy tak, że zostawimy sobie teraz te kostki i otworzymy sobie jeszcze raz. No zobaczmy, 3 razy sztuka, może teraz w końcu będą te 3 noże. No i są 3 noże, no i zobacz. No i fantastycznie tutaj udało nam się zarobić na tej skrzyni. Idziemy teraz na coś innego. Trzeba tu coś znaleźć. Możecie pisać w komentarzu, jak ktoś stworzył nową skrzynkę jakąś, no to możecie pisać, jak się nazywa. No to sobie ją otworzymy. Tutaj otwierałem 20% knife. Ta skrzynka do trafienia, no Brightwater jakiś, tutaj widzę też Falcon, Bayonet, więc jak najbardziej możemy sobie spróbować. 1000 zł za 5 otwarć, no ten Bayonet chyba najbardziej pożądany tutaj będzie i spada, no i fantastycznie. Mamy 2 noże w tym otwarciu, 1800, no i wydaje mi się, że możemy pójść sobie na kontrakty z tymi naszymi kostkami, a trochę ich tutaj mamy. No i zobaczmy, od ilu tutaj będziemy mogli dostać item? Od 2 koła do nawet 9000. No dobra, podpisujemy, no i zobaczmy jak te kontrakty. 3600 wrzucamy, dostajemy 3350, więc no jest to minus, ale no aż takiej tragedii nie ma. No mogło być gorzej, tak? 15% na 1000 zł chyba, tak? Tak to czytam. Dokładnie, no dobra, to sobie zobaczmy. 5 skrzynek, 900 zł. 5 razy już tutaj widzę ją otworzyłem. Zobaczmy jak będzie tutaj. Niestety pusto. Ok, spróbujmy jeszcze raz. Dajmy jej drugą szansę, tak? Może się rozkręci. 15% to też nie jest mało. No i spadłem tam aż 3 tutaj noże. I to jest 3000 zł. I to jest naprawdę odparcie bardzo dobre, stary. I zwraca nam tak naprawdę te, które no, nam troszkę zabrały. Zobaczmy, co tutaj dalej będziemy mieć. No ja tu widzę tą skrzynię 5%. No ale tak mówię sobie, kurczę, 5%, no nie chcę ryzykować, no ale no dobra, no nic innego mi nie wpadło w oko. I zobaczmy, czy to 5% nam wystarczy. No póki co niestety full kałachów tutaj, ice cold, 100 zł dostajemy, no to wychodzimy 650 zł na minus z jednego takiego. No i mamy to, stary, i zać, ale czy to jest rubi? Teraz to jest pytanie, czy to jest po prostu Doppler. Okej, po prostu Doppler. Staram się wyłapywać takie skrzynki, których jeszcze nie otwierałem. No ale ciężko troszkę, jak tyle tych skrzynek robicie. No tego chyba nie otwieram, wydaje mi się. 10%, okej. Okay. Też jak najbardziej spoko. Skrzyneczka, zobaczmy. O, tutaj Good Knife, no. Bardzo ładny, znaczy ładny skin, tak? Czy nóż, no to już tak powiem, zostawiam do własnej interpretacji. To już zależy od osoby. No ale spada, okej, okay, super. Mamy Good Knife'a, jednego na 4 tutaj skiny, 1300 zł. Możemy pójść na kontrakty może jeszcze raz, co? No tutaj no mamy troszkę, ale czy wrzucamy teraz, czy czekamy? No ja bym to jeszcze poczekał i spróbowałbym jeszcze coś tu znaleźć. No dobra, podkręcamy troszkę tempo i weźmy sobie od 200 do 800. AWP Fade, no nie wiem, no ja bardzo lubię otwierać skrzynki procentowe z AWP Fade. No nie wiem totalnie dlaczego, ale jak widzę AWP Fade na skrzynce, stary, no to nie wiem, działa to na mnie jak płachta na piekanie. No niestety tu pusto, myślałem, że przeleci. Na 5 nas jest jeszcze stać, no ale właśnie, czy uda nam się zdobyć tą AWP? Ostatnia tutaj szansa, kurczę, no. No nie, no jak się nie daje, nie?
No dobra, mamy te noże na kontrakt i podpisujemy, zobaczymy 4400, wrzucamy 700, to znowu otwarcie na minus. No dobra, to już jest taki klasyczek, że tak powiem, moich filmów, że jak coś nie idzie, to stwierdzam, że idę na jakąś upierdzieloną procentówkę i zeruję się do końca. A noż może akurat któregoś pięknego dnia się uda zdobyć skina, po którego przyszliśmy. No i mamy to. A Wupa Fate 5000. No co no, dziękuję serdecznie za oglądanie. To jest skin, jakiego ja tu chciałem wydropić. Mogę się z wami teraz serdecznie pożegnać. A hasło konkursowe, Stary. No, hasło konkursowe. Napisz, jaka jest twoja ulubiona pora roku.